Lois siedziała na szerokim łożu, podciągnąwszy kolana pod brodą, obejmując je ciasno ramionami i wpatrywała się w leżący przed nią sztylet. Co kierowało postępowaniem Aldis? Kochanka księcia nie musiała obawiać się, że utraci władzę nad Wianem. Władca Karstenu poślubił Lois tylko dla doraźnej korzyści. A poza tym, Aldis, która tyle czasu rządziła i Wianem, nie tak łatwo wyrzeknie się swego miejsca u boku księcia. Ale Lois przesunęła językiem po wyschniętych wargach, przypominając sobie dzień, w którym po raz pierwszy zobaczyła kochankę swego męża. Przed wieloma miesiącami, kiedy Jelight odgrywała w Karsie rolę wróżki, Aldis przyszła do niej potajemnie, aby kupić napój miłosny, który na zawsze związałby z nią i Viana. Musiała być przekonana o potrzebie kupna i o skuteczności działania napoju. W przeciwnym razie nigdy by się tam nie zjawiła. Później, kiedy w walce o władzę nad umysłami wrogów Eskarpu strażniczki użyły najmocniejsze ze znanych im czarów, Alice za pośrednictwem woskowej podobizny stała się celem ataku Jelight. Do jej świadomości dotarły wprowadzone rozkazy, aby użyła swego wpływu na Eviana zgodnie z życzeniem czarownic. Dziedziczka Verlaine nie mogła zrozumieć różnicy między obecną a dawną Alice. Ta nowa Aldis nie szukałaby pomocy u Jelight. Przyszłaby do niej chyba tylko po to, żeby wypróbować siłę swej woli. Czy taki był prawdziwy cel wizyty kochanki księcia u czarownicy ze skarpu? Nie. Gdyby istniał taki plan, Jelight wykryłaby go z łatwością. Aldis wtedy rzeczywiście przyszła po napój miłosny. Poza tym przed atakiem na Gorm, Aldis przez pewien czas naprawdę znajdowała się pod kontrolą czarownic Eskarpu, chociaż oddziaływały one na nią z daleka i tylko za pośrednictwem woskowej figurki. Gdyby próba ta się nie powiodła, Jelight natychmiast dowiedziałaby się o tym. Lois przygryzła dolną walkę i nadal wpatrywała się w sztylet. Jej spotkanie z kochanką księcia zakończyło się całkowitą porażką. Była zbyt pewna siebie, kiedy powinna udawać bardzo naiwną i oszołomioną niedawnymi przeżyciami dziewczynę. W jakiś sposób została rozszyfrowana i właściwie oceniona przez przeciwniczkę, która powinna ją szanować, a może obawiać się jej. Jakże różna była Aldis od wyobrażenia, jakie o niej wytworzyła sobie Lois. A teraz prowadziła jakąś własną grę i traktowała dziedziczkę Verlaine jak pionek, którym może manewrować wedle swoich upodobań. Kiedy Lois zdała sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej się znalazła, cierpliwie starała się zapanować nad gorącą falą gniewu, jak i nad zimnym dreszczem strachu. Ostentacyjnie została uprowadzona ze skarpu, ponieważ była żoną władcy Karstenu. Ale co naprawdę zyskiwał Vivian na jej przybyciu do Karsu? Po pierwsze to, czego pragnął od samego początku. Pochodzące z grabieży skarby Verlaine, a także sam zamek z portem, który mógł stać się wyjątkowo dogodną bazą do zbójeckich napaści na terytorium Eskarpu. Po drugie, ona sama pochodziła ze starego rodu szlacheckiego i poprzez małżeństwo z nią Vivian mógł uzyskać poparcie trzymające się dotychczas na uboczu starych rodów. Z Karsu dochodziły wieści, że Vivian zamierzał zerwać dawne więzi z najemnikami i zapewnić mocniejsze podstawy swemu książęcemu tronowi poprzez nawiązanie do rządów poprzednich władców Karstenu. Po trzecie, Lois mocniej objęła ramionami kolana. Po trzecie, jej własne postępowanie, ucieczka z Verlaine, przyłączenie się do wrogów księcia w Eskarpie, musiało bardzo rozgniewać Iwiana. Było też, jak zdawały się wskazywać aluzje Aldis, poważnym ciosem zadanym jego miłości własnej. Może rzeczywiście Vian zastanawiał się, co skłoniło Lois do zaręczyn z Corrisem, dlaczego wolała wygnańca z Gormu od księcia z Karstenu. Lois wykrzywiła pogardliwie usta. Cóż za porównanie. Corris był po prostu Corrisem. Wszystkim, czego kiedykolwiek w życiu pragnęła lub mogła pragnąć. Istniały więc trzy przyczyny, dla których sprowadzono ją do Karsu, ale Lois czuła niejasno, że za tym kryło się coś więcej. I teraz, siedząc na łożu w szarym świetle świtu, usiłowała to zrozumieć. Była pewna, że Alice także maczała palce w jej porwaniu. Bez wątpienia kochanka księcia miała swoje powody, aby pragnąć obecności rywalki w Karstenie. Co kierowało nierozrozumiałym postępowaniem Aldis? Ściągnęła ją tutaj, nastraszyła powieściami o planach, jakie miał wobec dziedziczki Verlaine i Vian, a potem dała broń do ręki. Czy chciała, żeby Lois popełniła samobójstwo? Pragnęła na zawsze pozbyć się rywalki? Mógł to być jedynie formalny, ale daleki od prawdy powód. A może Alice dała Lois sztylet po to, aby zwróciła broń przeciw Vianowi, kiedy ten będzie usiłował ją posiąść? Ale przecież właśnie Vianowi Alice zawdzięczała wszystko. Wszystko, czego pragnęła. Władzę w księstwie. W każdym razie dziedziczka Verlaine była zdecydowana rozważnie użyć podarunku Aldis.
Lois ześliznęła się z łoża, podeszła do okna i otworzyła kielnicę. Mocny podmuch zaparł jej dech w piersiach, zmniejszył tępy ból głowy. Pomyślała, że musi to być wiatr wiejący od gór, chociaż Kars dzieliło od nich wiele mil. Była w nim siła, której teraz potrzebowała. Lois nie miała wątpliwości, że gdzieś tam szukali jej przyjaciele, Corys, Simon, Jelight. Ale nie sądziła, że mogliby dotrzeć aż do Karsu. Nie. Jeszcze raz przyszłość zależała od jej własnej pomysłowości i zaradności. Podeszła znów do łoża i podniosła sztylet. Podarunek Aldis mógł być w jakimś sensie pułapką, ale Lois odczuła głęboką ulgę, kiedy zacisnęła palce na zimnej rękojeści. Oczy same zamykały jej się ze zmęczenia, więc ponownie położyła się na łożu. Sen. Bardzo potrzebowała snu. Czy jeszcze raz zabarakadować drzwi stołem? Nie mogła się na to zdobyć, była zbyt wyczerpana. Zasnęła o wschodzie słońca. Dodatkowy zmysł ostrzegający przed niebezpieczeństwem, jakie odkryła u siebie Lois, był prawdopodobnie rezultatem długich miesięcy spędzonych u boku Corysa podczas kampanii w górach, kiedy czuwać trzeba było nawet we śnie. Gdzieś w głębi snu zadźwięczał sygnał alarmowy. Lois w jednej chwili ocknęła się z drzemki i zupełnie już rozbudzona leżała przez jakiś czas z zamkniętymi oczami, nasłuchując i usiłując zrozumieć, co się wydarzyło. Usłyszała ciche skrzypnięcie drzwi. Poderwała się gwałtownie, uniosła na łożu. Promienie słońca wpadały przez otwarte okiennice. Reszta komnaty pogrążona była w ciemnościach. Do komnaty wszedł jakiś mężczyzna. Lois na czworaka dopełzła do krawędzi łoża, zeskoczyła na podłogę i stanęła tak, że ten szeroki mebel znalazł się między nią a intruzem. Mężczyzna ze źle ukrywaną pogardą odwrócił się do niej plecami i włożył klucz do zamka, tym razem od wewnątrz. Dorównywał wzrostem Simonowi, a luźne fałdy nocnej szaty nie tuszowały potężnej budowy ciała i szerokich, muskularnych ramion. Prawdopodobnie w walce był równie silny jak Corys. Kiedy powoli, bez pośpiechu odwrócił się, dostrzegła na jego ustach lekki uśmiech. W odczuciu Lois uśmiech bardzo zły i okrutny. W jakiś sposób przybysz przypominał Fulka, lecz jego rudoblond włosy stanowiły tylko wyblakłą wersję złocisto-rudych kędziorów ojca Lois. Miał też znacznie grubsze rysy, dodatkowo zaszpecone poprzeczną blizną na policzku. Był to najemnik Jwian. Jwian niezwyciężony. Lois, opierając się teraz plecami o ścianę, pomyślała, że książę Karstenio już nie wierzył, że może kiedykolwiek ponieść klęskę. Emanowało z niego poczucie całkowitej pewności siebie i tym trudniej było stawić mu czoło. Nie śpiesząc się, książę Karstenu przeszedł przez komnatę i stanął u stóp łoża, patrząc na Lois z ironicznym uśmiechem. Potem złożył jej głęboki ukłon w sposób jeszcze bardziej drwiący niż poprzednio uczyniła to Aldis. Wreszcie spotykamy się, pani. Nasze spotkanie zbyt długo się odwlekało, przynajmniej tak, ja tak uważam, powiedział kpiąco. Przyglądał jej się z takim samym pogardliwym lekceważeniem, jakim w przeszłości usiłował dręczyć ją Fulk. Rzeczywiście jesteś płaskim jak deska, bladym wymoczkiem. Tu Jwian skinął głową, potwierdzając w ten sposób czyjąś relację. Nie posiadasz niczego, czym mogłabyś się szczycić, pani. Czy jej odpowiedź mogła sprowokować go do działania? A może milczenie mogło być chociaż słabą próbą obrony? Lois wahała się, nie wiedząc, jak powinna się zachować. W każdym razie im dłużej mówił, tym dłuższą miała chwilę wytchnienia. Tak, żaden mężczyzna nie ożeniłby się z tobą dla twojej urody, Lois Verlein, mówił dalej Jwian. Czy usiłował sprowokować ją do odruchu protestu lub odpowiedzi? Lois obserwowała go uważnie. Ale racja stanu, Jwian roześmiał się głośno, racja stanu może zmusić mężczyznę do uczynienia wielu rzeczy, które w innym wypadku przyprawiłyby go o mdłości. Dlatego poślubiłem cię, a teraz prześmię się z tobą, pani na Verlein. Nie rzucił się ku niej gwałtownie, jak się obawiała, ale zbliżał się rozmyślnie i powoli. Lois, cofając się wzdłuż ściany, wyczytała w oczach Jwiana powód takiego zachowania. Pościg i nieuniknione schwytanie zdobyczy dostarczą doskonałej rozrywki. Będzie starał się przedłużyć pościg, rozkoszując się jej strachem i odżywiając co jakiś czas słabą nadzieją, gdy pozwoli się jej wymknąć kolejny raz. Kiedy się zmęczy, nastąpi kres tej zabawy w kotka i myszkę o czasie, który on wybierze i na jego warunkach. Ustąpi mu tylko w tym jednym przypadku. Ze zręcznością, jakiej nauczyła się podczas pobytu wśród strażników granicznych eskarpu, Lois skoczyła, nie jak oczekiwał Jwian, ku zamkniętym drzwiom, lecz na środek łoża. Nie oczekiwał tego i nie złapał jej. Podskoczyła znów i uczepiła się sznurów baldachimu i zasłony łoża. Podciągnęła się do góry, usiadła tam, dysząc ciężko po wyczerpującym wysiłku, daleko poza zasięgiem ramion księcia. Jwian podniósł do góry wzrok.
Nie uśmiechał się już. Jego oczy zwęziły się jak wtedy, gdy przez otwory w przyłbicy hełm obserwował pole bitwy. Nie mówił nic, skupiwszy całą uwagę na dążeniu do wytkniętego celu. Ale Lois wątpiła, żeby mógł wspiąć się do góry i ściągnąć ją na dół. Ważył niemal dwukrotnie tyle, co ona, a zakurzone listwy, na których siedziała, trzeszczały, kiedy próbowała zmienić pozycję. Po dłuższej chwili Vian musiał dojść do takiego samego wniosku i postanowił zastosować inną taktykę. Zacisnął ręce wokół słupa baldachimu i począł z całej siły napierać na niego, usiłując przewrócić go na podłogę. Drzewo trzeszczało. W powietrzu było pełno kurzu. Vian dyszał ciężko. Zgnuśniał, prowadząc wygodne życie, lecz nadal miał ciało żołnierza, który zabił niejednego w pojedynku zapaśniczym. Potrząsnął słupem, usiłując obluzować go w obudowie łoża. Cienka listwa, na której siedziała Lois, kołysała się raz w lewo, raz w prawo. Tylko zaciskając aż do bólu palce, mogła jeszcze zapewnić sobie bezpieczeństwo. Wreszcie słup runął z głośnym trzaskiem. Vian cofnął się chwiejnym krokiem, lecz ze zręcznością szermierza utrzymał równowagę. Lois spadła na podłogę. Ale kiedy Vian ze złośliwym uśmiechem na spoconej twarzy podszedł do niej, odskoczyła w bok i chwyciła w dłoń podarunek Aldis. Uderzała się przy tym mocno inny słup i choć krzyknęła z bólu, zadała cios sztyletem, celując wyciągnięte po nią ręce. Vian zaklął i uchylił się przed ciosem. Zaczepił rękawem o element drewnianej konstrukcji baldachimu, który zawisł nad łożem. Przez krótką chwilę decydującą chwilę nie mógł ruszyć się z miejsca. Ze złością kopnął dziewczynę, lecz Lois uparcie pełzał na drugą stronę łoża. Vian nagłym szarpnięciem zwolnił rękę. W kącikach jego zaciśniętych ust pojawia się piana w oczach. Lois trzymała sztylet na wysokości piersi, oszem skierowany ku Vianowi. Jej lewe ramię było nadal sparaliżowane od uderzenia osób baldachimu. Nie zdołałoby wymknąć się rozwścieczonemu mężczyźnie, gdyby jej ruchy krępowały długie suknie, lecz w podróżnym stroju była równie zwinna i zręczna jak każdy chłopiec. Dość dobrze władała mieczem, ale nie potrafiła walczyć na noże, a jej przeciwnikiem był doświadczony w bojach żołnierz znający wszystkie sposoby walki wręcz. Vian zerwał z łoża prześcieradło i ze złością począł smagać nim Lois jak batem. Krzyknęła z bólu, gdy otrzymała cios w policzek, cofnęła się, ale nie wypuszczała sztyletu z dłoni. Uderzył ją jeszcze raz, a potem skoczył ku niej z zakrzywionymi jak szpony dłońmi. Uratował ją wtedy stół. Lois na pół padła, na pół ześlizgnęła się z niego, podczas gdy Vian uderzył o stół z całym impetem. Władca Karstenu uznał, że luźna szata krępuje jego ruchy. Zatrzymał się nagle i zaczął rozwiązywać pas, wyraźnie zamierzając rzucić ją z siebie. Wtem oczy Viana rozszerzyły się ze zdumienia, wpatrywał się w coś, co znajdowało się za plecami Lois. Córka Fulka wydała pogardliwie usta. Ten fortel był bardzo stary, czyżby jej mąż sądził, że zdoła podejść się tak łatwo. Zajęta śledzeniem ruchu Viviana, Lois całkowicie zaskoczył dalszy rozwój wypadków. Ktoś mocno chwycił ją za ramię i odepchnął do tyłu. Poczuła silny zapach piżma. Jedwabny rękaw musnął jej przekup. Potem biała dłoń sunęła się wzdłuż ramienia Lois i wyrwała jej sztylet z ręki. Widzę, że nie potrafiła zdobyć się na odwagę, żeby zabić. Usłyszała głos Aldis. No dobrze, pozwól to zrobić temu, kto potrafi tego dokonać. Zdumienie Viana zmieniło się w gniew. Odszedł od stołu i zrobił krok w kierunku kochanki. Nagle potknął się, utrzymał na nogach i podszedł bliżej, ignorując wbity w ciało sztylet i rosnącą plamę krwi na szacie. Wyciągnął ręce, aby pochwycić Lois. Ostatkiem sił odepchnęła go od siebie. Ku jej zdumieniu książę cofnął się, stracił równowagę i upadł na łoże, szarpiąc rękami pościel. Dlaczego? Lois spojrzała na Aldis, która stała teraz pochylona nad Vianem, obserwując go uważnie, jakby chciała dostrzec jakieś oznaki sprzeciwu. Dlaczego? Lois mogła wykrztusić z siebie tylko to jedno słowo. Aldis wyprostowała się i podeszła do niedomkniętych drzwi. Nie zwracała uwagi na Lois, przysłuchując się czemuś. Teraz jej córka Fulka usłyszała dochodzące z dołu odgłosu uderzeń i przytłumione krzyki. Aldis cofnęła się szybko, chwyciła Lois za rękę i pociągnęła ze sobą. Chodź! Powiedziała rozkazującym tonem. Lois usiłowała się uwolnić. Zapytała znów, dlaczego? Aldis przesunęła twarz do twarzy Lois. Ty wariatko, syknęła. Ci tam na dole to żołnierze z przybocznej straży Viana. Czy chcesz, żeby znaleźć cię tutaj razem z nim? Lois była zupełnie oszołomiona. Aldis cisnęła sztyletem, rając księcia, a żołnierze z jego straży przybocznej usiłowali wedrzeć się do książęcych apartamentów. Dlaczego? Po trzykroć dlaczego? Nic nie rozumiała, nie opierała się więc, kiedy Alice pociągnęła w kierunku drzwi. Cała postawa i zachowanie Karstenki wyrażały niepokój i potrzebę pośpiechu. Lois przeraziła się jeszcze bardziej, kiedy dostrzegła, że Alice również czegoś się boi. Co innego znać i obawiać się jednego wroga, ale znaleźć się w centrum totalnego chaosu, to coś nieporównywanie gorszego.
Znajdowały się teraz w małym korytarzyku i wyraźnie docierały do niej okrzyki z dołu. Alice ściągnęła Lois do jednej z komnat. Podłużne okna wychodziły na balkon. Kątem okna córka Fulka dostrzegła luksusowe umeblowanie. Musiał dotrzeć tu do osobistych apartamentów kochanki Iwiana. Ale tamta się nie zatrzymała. Wyszły na balkon. Na balustradzie umieszczono deskę, której drugi koniec znajdował się na balkonie na przeciwległej ścianie. Alice popchnęła Lois ku balustradzie. Wyjdź do góry, rozkazała krótko. Przejdź na drugą stronę. Nie mogę, jęknęła Lois. Deska przerzucona była nad przepaścią. Nie miała odwagi spojrzeć w dół, lecz wyczuwalna otchłań rozpościerająca się pod jej stopami przyprawiała mdłości. Alice patrzyła na nią w milczeniu przez dłuższą chwilę. Potem podniosła rękę do piersi i zacisnęła palce na przypiętej do sukni brosze, jakby przez to dotknięcie zwielokrotniła swe siły i mogła zmusić Lois do posłuszeństwa. Idź, warknęła znowu. Lois spostrzegła, że tak samo jak wówczas, kiedy przebywała w towarzystwie Befory, utraciła kontrolę nad całym ciałem. Jej własna osobowość zdawała się wycofać w jakieś odległe rejony umysłu. Stamtąd obserwowała bezsilnie siebie samą, jakby z najmniejszych oznak lęku wdrapała się na balustradę i przeszła po desce na drugi balkon. Alice przeszła w ślad za nią, a potem strąciła w dół chwiejny pomost, odcinając drogę po ścigającym. Karstenka nie dotknęła ponownie córki Fulka, gdyż nie było to potrzebne. Dziewczyna nie potrafiła się uwolnić z niewidzialnych więzów, które podawały ją woli Alice. Razem przebiegły przez mały pokój, następnie przez większą komnatę. Czołgał się tam po drodze ranny mężczyzna. Alice pociągnęła za sobą Lois, obie biegły teraz co sił w nogach. Dziewczyna z Verline zobaczyła innych zabitych i rannych, a nawet niewielkie grupki walczące ze sobą mężczyzn. Żaden z nich nie zwrócił najmniejszej uwagi na biegnące kobiety. Co się stało? Czy byli tu żołnierze Estkarpu? Czy Corys i Simon przybyli po nią do Karsu? Ale wszyscy walczący żołnierze nosili oznaki Karstenu, jakby siły księcia podzieliły się na wrogie zwalczające się nawzajem frakcje. Wbiegły do obszernej kuchni pałacowej, zupełnie pustej, chociaż na rożnach piekło się mięso. W garkach bulgotała zupa, jakieś dania przypalały się w rondla. Przez mały dziedziniec przedostały się do ogrodu, gdzie w równych rzędach rosły najrozmaitsze warzywa i drzewa obciążone dojrzewającymi owocami. Aldis w biegu przerzuciła przez ramię kraj długiej wierzchniej szaty. Zatrzymała się tylko raz, kiedy zaczepiała gałąź siatką na włosy. Pospiesznie uwolniła się i znów pobiegła naprzód. Lois nie wątpiła, że zmierza ona do konkretnego celu, ale nie wiedziała, co to mogłoby być, póki nie dotarły do niewielkiej rzeczki. W trzcinach ukryta była stara łódź. Alice rozkazała: wejdź i połóż się na dnie. Lois musiała posłuchać, chociaż woda przemoczyła jej spodnie, zalała buty. Alice drapała się do łodzi, położyła obok, przykrywając siebie towarzyszkę zbutwiałą matą z sitowia. Po kilku chwilach Lois poczuła, że łódź ruszyła. Płynęły z prądem, prawdopodobnie do rzeki, nad którą leżał Kars. Zapach pleśni bijący od maty przyprawiał mdłości, bo na dnie łodzi cuchnęła bagnem. Jakże Lois pragnęła unieść głowę i odetchnąć znów świeżym powietrzem. Nie mogła tego uczynić. Umysł buntował się przeciwko narzucaniu obcej woli, lecz ciało pozostawało posłusznie rozkazom Alice. Łódź zakołysała się mocniej. Musiał już dopłynąć do rzeki. Dokąd zmierzała udać się Alice? Jakie plany miała wobec Lois? Kiedy córka Fulka jechała z Beforą, była pod tak silnym działaniem czarów, że akceptowała wszystkie posunięcia tamte jako właściwie naturalne. Nie bała się niczego, nie rozumiała nic z tego, co robiła. Teraz jednak w pełni zdawała sobie sprawę, że Aldi rzuciła na nią czar, który zmienił dziedziczkę Verline w automat posłuszny woli Karstenki. Ale dlaczego? Dlaczego to wszystko przytrafiło się właśnie jej? Dlaczego? Powiedziała jej duch Aldis. Pytasz dlaczego? Jesteś teraz udzielną księżną pani. Całe to miasto, cały kraj należy do ciebie. Czy potrafisz zrozumieć, co to oznacza, moje małe nic, które pojawiło się nie wiadomo skąd? Lois usilnie starała się zrozumieć, ale nie potrafiła uzmysłowić całego prawdziwego znaczenia słów kochanki Iwiana. Czekano na nie. Usłyszały słowa powitania. Aldis usiadła i wrzuciła do rzeki matę z sitowia. Znów mogła odetchnąć świeżym, wilgotnym powietrzem. Burta statku była już niedaleko. Alice wyciągnęła rękę po zrzuconą ze statku linę. Simon siedział na parapecie zakończonego ostrym łukiem okna, odwrócone plecami do komnaty i wszystkich, którzy w niej właśnie przebywali. Jednak słyszał odgłos kroków Corysa, chodzącego tam i z powrotem jak uwięziony w klatce kot, słuchającego meldunków i wydającego żołnierzom rozkazy. Ta komnata była mózgiem sił inwazyjnych Eskarpów w Karsie. Zdobyli stolicę Karstenu jednym zuchwałym atakiem, ale dalsze utrzymanie miasta graniczyło z szaleństwem. Simon wątpił jednak, czy ktokolwiek mógłby nakłonić Corysa do zaakceptowania tej oczywistej prawdy.
Jeśli Seneszal nadal będzie w takim stanie ducha jak obecnie, to wkrótce może kazać rozebrać kamień po kamieniu wszystkie gmachy w mieście, szukając tej, która zniknęła w tajemniczy sposób. Corys nie chciał przyjąć do wiadomości, że Lois nie ma w Karsie. Czy jednak Simon miał prawo potępiać Corysa za to, że całą energię poświęcił temu jednemu celowi, chociaż takie postępowanie mogło narazić na szwank całą ich wyprawę? Obiektywnie rzecz biorąc, tak. Jeszcze pół roku temu Simon mógłby to zauważyć, lecz nie byłby w stanie zrozumieć udręki Seneszala. Ale od tego czasu wiele się zmieniło w jego własnym życiu i teraz sam przeżywał podobne męczarnie. Być może nie okazywał teraz tego po sobie, nie wybuchał gniewem przy lada okazji, nie chodził tam i z powrotem po komnacie, nie rzucał się na wszystkich przybyszów z pytaniem o nowiny. Jednak ich sytuacja była krańcowo odmienna. Wróg porwał narzeczoną Corysa, a Jelight z własnej woli opuściła Simona i już nie wróciła. Dlatego wciąż powracał myślami do wydarzeń, które stały się bezpośrednią przyczyną ich rozstania. Czy Jelight nadal byłaby zadowolona z życia u boku Simona, gdyby nie przebudził się w niej ten słaby cień mocy, którą niegdyś władała? A może dopiero wówczas zrozumiała, jak wielką poniosła stratę, z czego być może nie zdawała sobie w pełni sprawy wtedy, gdy na jej weselu oddała swój klejnot? Simon ze wszystkich sił starał się odsłonić i odsunąć od siebie myśli o Jelight i skupić na piętrzących przed nim problemach. Kars był w ich rękach i Vian nie żył, a Lois zniknęła i żaden z jeńców nie wiedział, jak to się stało. Niezwłocznego uregulowania wymagał problem dalszej polityki eskarpu wobec Karstenu, a Corys nie był zdolny do logicznego myślenia. Simon odszedł od okna, zastąpił drogę Corysowi i schwycił go za ramię. Nie ma jej tu. Musimy więc poszukać jej gdzie indziej, ale to nie powód, żeby całkowicie stracić głowę. Simon celowo powiedział to osłym tonem. Chciał wstrząsnąć Seneszala i wytrącić go z głębokiej depresji. Corys zamrugał oczami i ruchem ramienia strząsnął rękę Simona, ale przestał chodzić w kółko i słuchał jego słów. Gdyby Lois uciekła, zaczął. Wtedy prawdopodobnie ktoś by to zauważył, dokończył za Corysa Simon, po czym mówił dalej. Zastanów się teraz, dlaczego została uprowadzona. Przybywamy do Karsu i dowiadujemy się, że ktoś celowo zasiał niezgodę wśród żołnierzy księcia. To wszystko mogło mieć na celu ukrycie śmierci Viana albo coś zupełnie innego. Corys i Simon odwrócili się na dźwięk głosu czarownicy, która przybyła do Karsu razem z oddziałami strażników granicznych. Całkowicie odmienny powód, ciągnęła, jak gdyby porządkowała własne myśli, wypowiadając je na głos. Czyż nie zdajecie sobie sprawy, panowie dowódcy, że po śmierci Viana jego żona ma pewne prawa do Karstenu? Lois pochodzi ze starego rodu i potężne niegdyś klany mogłyby skupić się wokół niej, osadzić ją na tronie, sprawować rządy w jej imieniu. Wszystkie wydarzenia w Karsie rozegrano celowo i z rozmysłem. Pozostaje tylko dowiedzieć się, czyim celom miały służyć. Kogo nie ma wśród zabitych i wziętych do niewoli? Sądzę, że nie należałoby pytać, kto nie żyje i dlaczego, lecz raczej kogo nie ma i z jakiego powodu. Simon skinął głową. Tak, to świetny plan, pomyślał. Sprowadzić Lois do Karsu, potwierdzić przed całym księstwem jej prawa jako małżonki Viana, kiedy sam Vian przypuszczalnie znał tylko część tego planu i wierzył, że jest jego autorem, a potem usunąć księcia i w imieniu Lois przejąć władzę w Karstenie. Ale który z magnatów był tak przebiegły, posiadał tak doskonale funkcjonującą organizację, aby móc wprowadzić ten plan w życie? Dane, jakimi dysponowały służby wywiadowcze strażników granicznych, a Simon wiedział, albo raczej był głęboko przekonany, że są bardzo dokładne, wskazywały na to, że nikt z przedstawicieli 5 lub 6 rodów magnackich nie miał odwagi ani zręczności niezbędnej dla przeprowadzenia tak skomplikowanej intrygi. Poza tym, Jan nigdy nie darzył zaufaniem żadnego z potężnych niegdyś klanów do tego stopnia, aby jakiś magnat mógł swobodnie działać na zamku księcia. Powiedział to wszystko swoim rozmówcom. Fulk nie był całkowicie Fulkiem, odparła czarownica. I tu w Karsie mogą być tacy, którzy nie są w pełni tymi, na jakich wyglądają. Kolderczycy, Corys ze złością uderzył pięścią w otwartą dłoń. Zawsze oni. Tak, odparł zmęczony głosem Simon. Nie mogliśmy uwierzyć, że zrezygnują z walki wraz z upadkiem Siparu, prawda? Czyż tak niedawno jeszcze nie uważaliśmy, że ich największą słabością jest brak ludzi? Prawdopodobnie nie mogą już masowo produkować armii opętanych, przynajmniej tutaj. Utrata sprzętu, który zdobyliśmy na Gormie, musiała poważnie ograniczyć ich możliwości w tej dziedzinie. Zdecydowali się więc na zastąpienie ilości jakością, biorąc pod kontrolę czołowe osobistości, mężczyzn i kobiety, przerwał mu Corys.
Jest pewna kobieta, którą powinniśmy tu znaleźć, ale gdzieś zniknęła. To Aldis. Czarownica zmarszczyła brwi. Aldis podporządkowała się naszym rozkazom w bitwie o władzę nad umysłami wrogów przed atakiem na Gorm. Możliwe, że później nie było dla niej miejsca w Karsie. To można łatwo sprawdzić. Simon podszedł do stołu, przy którym siedział Ingvald, nagrywając dane liczbowe na dostarczony przez okolników fonograf. Udoskonalował wersję aparatu, w jaki zaopatrywali swoje ptaki. Jakich informacji dostarczono nam o pani Aldis? Zapytał. Ingvald uśmiechnął się lekko. Jest ich bardzo dużo, odparł. Przynajmniej w trzech wypadkach owa dama przekazała najemnikom Iwiana rozkazy, które sprawiły, że te wilki rzuciły się sobie do gardeł. A że była kochanką księcia i jego powiernicą, wzięli jej słowa za szczerą prawdę. Jeśli knuto tu jakiś spisek, ta kobieta odegrała ważną rolę we wprowadzeniu go w życie. Czarownica w ślad za Simonem podeszła do stołu. Wzięła w dłoni przesłonięty mgłą klejnot, oznakę jej zawodu i z obu stron pocierała go rękoma. Nagle powiedziała: chciałabym obejrzeć komnatę tej kobiety. Poszli tam wszyscy. Strażniczka, Simon, Corys i Ingvald. Był to wykwintny, bogato wyposażony buduar. Znajdował się przy tym samym korytarzu na górze co komnata, w której znaleźli konającego Iwiana. Przez szeroko otwarte, wychodzące na balkon okna, do środka docierały podmuchy wiatru, poruszały je dawnymi zasłonami łoża, jak chorągiewką trzepotały koronkową szarfą wystającą z kufra. W komnacie czuć był silny zapach piżma, który przyprawiał Simona o budłości. Podszedł do okien, aby dotknąć świeżym powietrzem. Czarownica nadal, ściskając w dłoniach swój klejnot, wyciągnąwszy przed siebie ramiona, przechadzała się po komnacie. Simon nie wiedział, co robi, ale nie wątpił, że to poważna sprawa. Strażniczka przesunęła rękoma wzdłuż łoża, ponad dwoma kuframi, wreszcie nad toaletką z lustra. Na toaletce stało mnóstwo małych szkatułek i buteleczek z oszlifowanego kamienia. Nagle w trakcie przesuwania się nad baterią kosmetyków zaciśnięte dłonie czarownicy zatrzymały się, zawisły w powietrzu bez ruchu, a potem gwałtownie opuściły na dół, chociaż Simon nic tam nie dostrzegł. Czarownica odwróciła się do towarzyszących jej mężczyzn. Tutaj niedawno leżał talizman. Zapewniał właścicielowi moc rzucania czarów, był wielokrotnie używany, ale nie miał nic wspólnego z naszą mocą. To był kolderski wyrób, prychnęła z niesmakiem. Była to rzecz zmieniająca. Zmieniająca postać, zawołał Corys. Zatem kobieta, która uchodziła za Alice, mogła wcale nią nie być. Strażniczka potrząsnęła głową. Nie jest tak, jak sądzi seneszal, panowie dowódcy. Nie chodzi tu o zewnętrzną zmianę postaci, którą stosujemy od dawna, ale o zmianę wewnętrzną, zmianę osobowości człowieka. Czyż nie powiedzieliście mi, że Fulk nie był w pełni Fulkiem, a jednak nie należał do pętanych? Wymknął się chyłkiem z pola walki, podczas gdy uprzednio do końca stałby na czele swoich ludzi. Teraz zaś, kiedy nosił w sobie tę część osobowości, którą zaszczepili mu kolderczycy, uciekł, a nawet wybrał pewną śmierć, niż dostanie się w wasze ręce. Podobnie postąpi ta kobieta. Jestem pewna, że ona także ma w sobie część osobowości kolderczyka. Kolderczycy, powtórzył przez zaciśnięte zęby Corys. Potem otworzył szeroko oczy i jeszcze raz wypowiedział to słowo, ale zupełnie innym tonem. Kolderczycy. Co? Zaczął Simon, ale Corys mówił już dalej. Gdzie jest ostatnia twierdza tych przeklętych porywaczy? To przecież Ilie. Mówię wam, ten stwór, który był kiedyś Aldis, uprowadził Lois i udaje się do Ilie. To tylko przypuszczenie, odparował Simon. Chociaż logiczne, dodał w myśli. Nawet jeśli masz rację, Ilie jest bardzo daleko stąd i nadarza się nam doskonała okazja, aby przechwycić je w drodze. A także wyśmienity powód, aby usunąć się z Karsu, zanim ściągnie na siebie nieszczęście. Znów komentował bezgłośnie. Ile? Strażniczka wyraźnie rozważała taką ewentualność. Simon czekał na dalsze uwagi. Czarownice ze skarbu były dobrymi strategami. Jeżeli strażniczka zechce coś dodać, jej komentarze dotkną sedna sprawy i warto będzie wysłuchać. Ale czarownica milczała. Wodziła tylko wzrokiem od Simona do Corysa, jak gdyby zauważyła coś, czego nie mógł dostrzec żaden z nich. Pomimo tego niezwykłego zachowania nie powiedziała nic więcej. Simon wiedział od dawna, że nie istniała możliwość uzyskania odpowiedzi poprzez zadawanie pytań strażniczkom, jeżeli same nie chciały jej udzielić. Tego samego wieczora, jeszcze przed wschodem księżyca, uzyskali dowód na to, że Corys mógł mieć rację. Nie chcąc przeciągać pobytu w Karsie, napastnicy wycofali się na zakotwiczone w porcie okręty, rekwirując ponadto wszystkie statki handlowe, aby dopłynąć do morza. Zasępione załogi pracowały pod nadzorem żołnierza skarbu, a każdym statkiem dowodził sułkarski kapitan.
Ingvald zaprowadził żołnierzy z tylnej straży na ostatni z zarekwirowanych kupieckich statków. Stał teraz obok Simona, spoglądając na miasto, które dzień wcześniej, nie bez ich udziału, poraziła prawdziwa trąba powietrzna. Pozostawiam za sobą wrzący kocioł, zauważył. Pochodzisz przecież z Karstenu. Czy nie wolałbyś raczej zostać tu i pilnować tego kotła? Zapytał go Simon. Ingvald roześmiał się nieprzyjemnie i rzekł chrypłym głosem. Kiedy na słanie przez Wiana się patrzę, podpalili mi dom i zabili mego ojca i brata, powiedziałem sobie, że ten kraj nie jest już moją ojczyzną. Nie wywodzimy się z tych nowych przybyszów z Karsu i lepiej dla nas jest związać nasze losy z Eskarpem, ponieważ my także należymy do starej rasy. O nie! Niech tym wrzącym kotłem zajmie się ten, kto zechce. Całkowicie zgadzam się ze zdaniem strażniczek, że Eskarp nie potrzebuje nowych ziem, ani nie chce rozciągać swojej władzy poza obecne granice. Chociażby teraz. Czy zamierzamy podbić Karsten? Gdybyśmy chcieli to uczynić, najpierw musielibyśmy zdusić ze 100 punktów oporu na terenie całego księstwa. Do tego trzeba by ogłosić żołnierzy całą północną granicę, a Alizończycy tylko czekają na taką okazję. Usunęliśmy z tego miasta Iwiana, który żelazną ręką przez wiele lat rządził Karstenem. Teraz na jego miejsce znajdzie się 5 lub 6 pretendentów do tronu książęcego. Kiedy najbardziej wpływowi magnaci będą zwalczać się wzajemnie, żadnemu nie przyjdzie do głowy myśl, przynajmniej przez jakiś czas, aby niepokoić północnych sąsiadów. Anarchia w Karstenie lepiej służy sprawom Eskarpu niż garnizony okupacyjne. Panie, do Simona podszedł dowodzący statkiem Surkaczyk. Mam tu takiego jednego, który opowiada pewną historię i uważa, że jest coś warta. Może ma rację, zameldował. Po czym wypchnął do przodu mężczyznę w brudnym, poplamionym stroju prostego marynarza. Karsteńczyk natychmiast ukląkł zgodnie z narzuconym przez Wiana służalczym obyczajem. Słucham, rzekł Simon. Tamten począł mówić pośpiesznie. To jest tak, panie. Tam był pewien statek. Nie był to zwyczajny statek handlowy. Jego załoga nie wychodziła na brzeg, chociaż stał na kotwicy 2, może 3 dni. Nie władowali na nabrzeżu żadnych towarów, ani nie przypłynęli do portu z pełnymi ładowniami. I my, mój kumpel i ja, obserwowaliśmy go. Nie zauważyliśmy nic, chyba to, że było tam tak spokojnie. Ale kiedy w mieście rozgorzały walki, wtedy na statku zaczął się ruch. Ci z załogi wzięli za wiosła i się wynieśli. Nie było w tym nic dziwnego, bo tak zrobiło wielu innych, tylko że tamci jakby wypłynęli z portu. To na dobre. A ten statek nie odpłynął? Simon nie dostrzegał niczego niezwykłego w tej historii, ale w pełni ufał sugestii syłkarskiego kapitana, aby wysłuchać do końca opowiadania Karsteńczyka. Podpłynęli tylko do ujścia tamtej rzeczki. Marynarz wskazał ruchem głowy przeciwległy brzeg rzeki, nad którą leżał Kars. Kontynuował swoją opowieść nadal, klęcząc, ze wzrokiem utkwionym w deski pokładu. Tam czekali, siedząc przy wiosłach, podczas gdy wszyscy inni zmykali w górę rzeki. Potem pojawiła się tamta łódź, taka mała szalupa dryfująca z prądem. Jakby urwała się z liny holowniczej. Ci ze statku szybko podpłynęli do brzegu, gdzie kryła się ta łódź. Szalupa pojawiła się znów na wodzie, kiedy statek ruszył w drogę, kierując się nie w górę, ale w dół rzeki. I uznaliście, że to dziwne? Ponaglił go Simon. No tak, kiedy widzieliśmy, że wasi ludzie przybywali właśnie z tej strony. Oczywiście większość z nich przeprawiała się wtedy na drugi brzeg rzeki, uderzyła na miasto. Może tamci pomyśleli, że będzie lepiej spróbować zawrócić na morze, niż płynąć w górę rzeki. Zabrali kogoś z tej łódki, powiedział Ingvald. Na to wygląda, przytaknął Simon. Ale kogo? Jednego z ich oficerów? Jeśli chodzi o tę łódź, wtrącił się do indagacji sukarski kapitan. Czy widzieliście w niej kogoś? I to właśnie wydaje się takie dziwne, panie, odpowiedział Karsteńczyk. Nie było tam nikogo. Jasne, że nie obserwowaliśmy je przez lornetkę, ale ponad okrężnicą widać było tylko matę z sitowia. Jeśli ktoś tam był, leżał płasko na dnie. Może tam byli ranni, podsunął Ingvald. Albo po prostu ukrywali się i ten statek potem skierował się w stronę morza, popłynął w dół rzeki, zapytał marynarza Simon. Tak, panie, i tu jest jeszcze jedna dziwna rzecz. To znaczy, jak ten statek się poruszał. Ludzie z załogi stali przy wiosła jak trzeba, tylko wyglądało jakby udawali, że nie muszą wiosłować, jakby prąd był tak szybki, że potrzebowali od czasu do czasu tylko otepnąć się raz czy drugi od mielizny. Pewnie, że tam jest prąd, ale nie taki silny. Jeśli chcesz zyskać na czasie, musisz nieźle napracować się przy wiosłach, zwłaszcza kiedy na dodatek wieje przeciwny wiatr, a wtedy tak było. Ale oni zyskali na czasie i to sporo. Ponad pochyloną głową marynarza Słokaczyk spojrzał na Simona. Nie znam innego sposobu, w jaki można podróżować po tej rzece poza wiosłami i żaglami, zameldował. Jeżeli jakiś statek potrafi poruszać się w taki sposób,
To ani ja, ani żaden z moich braci nigdy nie widzieliśmy takiego statku. Umiemy dobrze posługiwać się wiosłami i żaglami, ale to są czary. Lecz nie takie, jakie stosuje się we skarpie, odparł Simon. Następnie rozkazał. Kapitanie, nadaj sygnał do statku Seneszala. Potem wysadzisz mnie na jego podkład razem z tym człowiekiem. Co o tym sądzisz, kapitanie Osberiku? Korys zwrócił się do dowodzącego flotą sułkarczyka, kiedy powtórzono mu całą tę historię. Czy jest to opowieść wymyślona przy butelce wina, czy też wiarygodna? Wszyscy widzieli, że Seneszal bardzo pragnął, aby opowieść karysteńskiego marynarza była prawdziwa, że nawet znalazł dla niej miejsce w swoich planach poszukiwania Lois. Osberik powiedział ostrożnie. My nic nie wiemy o takim statku, ale sądzę, że ten człowiek rzeczywiście zobaczył na własne oczy to, o czym nam tu opowiedział. Przecież istnieją statki, które nie należą do nas. To nie był okręt podwodny, zauważył Simon. Możliwe, ale ponieważ kolderczycy zaczynają naśladować nasze zmiany postaci, być może potrafią także zmieniać wygląd swoich okrętów. Prawdopodobnie w trakcie panującego nad rzeką zamieszania, kiedy przeprowadziliśmy naszych ludzi na drugi brzeg, przekonani, że muszą zyskać na czasie, zaryzykowali, stwierdził sułkarczyk. Korys raz po raz, gładąc dłonią trzonek topora Volta, skomentował krótko. W dół rzeki na morze, potem do ile? To tylko przypuszczenia, pragnę przypomnieć Korysowi Simon. Jeśli nawet tamten statek przypominał małe jednostki używane w żegludze śródlądowej, na pewno był czymś zupełnie innym i rzeczywiście mógł płynąć do ile, ale... a nawet do ukrytej gdzieś w zamorskich krajach bazy kolderczyków. Ale Korys już podjął decyzję. Twój statek jest najszybszy, Osberiku. W razie potrzeby posadzimy przy wiosłach naszych ludzi. Płyniemy za nimi. Jednak jeśli kolderski statek rzeczywiście płynął przed nimi, jego załoga dobrze wykorzystała przewagę czasową, jaką mieli nad flotą eskarpu. W nocy począł dość silny wiatr. Na statku Osberika rozwinięto żagle. Płynęli równie szybko jak rzeczna jednostka. Bez pomocy wioseł z tyłu sznur okrętów podpłynął do brzegu, aby wysadzić na ląd żołnierzy, którzy mieli dotrzeć do granicy eskarpu, pozostawiając za sobą chaos. Tylko statek Osberika i jeszcze dwie inne jednostki z sulkarskimi załogami kontynuowały pościg. Simon spał kilka godzin, zawinąwszy się w płaszcz. Czuł się źle w kolczuce Fulka. Pozbyli się już maskujących zmian postaci, ale nadal nosili zabrane z Verlaine stroje i broń. Simon spał niespokojnie, budził się kilkakrotnie, nie pamiętając jednak nic z dręczącego koszmarów. Prześladowała go tylko natarczywa myśl, że te sny miały duże znaczenie. Resztą nocy spędził bezsennie, wpatrując się w rozgwieżdżone niebo, wsłuchując w odgłosy wiatru. Od czasu do czasu słyszał przyciszone głosy pełniące wartę sułkarczyków. Korys leżał obok Simona. Simon pomyślał, że zmęczenie przemogło żelazną wolę Seneszala i nawet Korys wreszcie zasnął. Simon wciąż powracał w myślach do celu ich podróży. Ile i kolderczycy. Nie było żadnego sposobu zawrócenia Korysa z drogi do ile. Chyba, że się go zwiąże. Ale co dalej? Przecież nie będą zdobywać tej kolderskiej twierdzy. Czyż w ciągu minionych miesięcy nie próbowali wielokrotnie przedrzeć się do ile? Na Gormie odnieśli zwycięstwo, ponieważ przez przypadek Simon jako jeniec został zabrany do wnętrza tej fortecy i udało mu się odkryć słabe miejsca w kolderskim systemie obronnym. Ale wtedy zadufani w sobie kolderczycy pogardzali przeciwnikami, którzy nie mogli niczego przeciwstawić ich technicznej przewadze. Klęska kolderczyków w Siparze wiele ich nauczyła. Teraz już niewidzialne pole siłowe zewsząd, od morza i lądu otaczały ile pole, przez które nie mogły przedostać się nawet telepatyczne sądy czarownic. Od miesięcy ile było szczelnie zamknięte. Jeśli garnizon twierdzy utrzymywał jakieś kontakty ze światem zewnętrznym, to tylko drogą morską. I to nie na powierzchni morza. Kolderczycy posiadali łodzie podwodne. Trzy takie statki żołnierze eskarpu zdobyli na Gormie. Simon znowu przeżywał te same wątpliwości, które gnębiły go przed wielu miesiącami, kiedy stanął przed Radą Strażniczek i wygłosił opinię na zadane przez nie pytanie. Oświadczył im wtedy, że należy pozostawić w spokoju odkryte na Gormie maszyny, zachować daleko posuniętą ostrożność wobec kolderskich sekretów, gdyż mogą wyzwolić przypadkiem coś, czego nie będą mogły ani zrozumieć, ani kontrolować. Czyżby wtedy nie miał racji? Teraz wahał się, a jednak coś w głębi jego umysłu utrzymywało nadal, że miał wtedy rację, ponieważ użycie kolderskich maszyn równało się częściowemu oddaniu się w ręce wroga.
Wiedział wprawdzie, że czarownice powoli, ostrożnie badały odkryte na górze mechanizmy. Nie martwiło go to jednakże, gdyż czyniły to posługując się wszelkimi możliwymi zabezpieczeniami, a moc czarodziejska, którą władały, była dostateczną, silną przeszkodą nawet dla wysoko rozwiniętej techniki holderczyków. Ale dostać się pod wpływ tamtych maszyn... Istniał jednak pewien sposób, aby przedostać się teraz do Ile. Simon myślał już o tym wielokrotnie, ale nigdy nawet w obecności Jelight nie wypowiedział tej myśli na głos. Być może tylko on jeden mógł jeszcze raz przedostać się do kolderskiej fortecy. Nie łodzią podwodną, gdyż nie potrafił jej obsługiwać, a czarownice nie odkryły jeszcze, jaka siła poruszała mechanizmy tych statków. Chyba, że była to wzmocniona przez specjalne maszyny psychiczna siła tamtego kolderskiego dowódcy, który umarł w metalowym kasku na głowie, w ostatniej chwili pozostawiając swoich ludzi na pastwę losu. Nie, droga do Ile nie prowadziła pod powierzchnią morza, lecz przez powietrze. Simon przypomniał sobie samoloty ustawione rzędami na dachu jednego z gmachów w Siparze. Tak, to właśnie mógł być klucz do Ile. Lecz samo napomknięcie Corisowi o takiej możliwości byłoby całkowitym szaleństwem.